No i na koniec słodka, ale nie przesłodzona historia Edmunda Bocheńskiego z Rzeszowa. Ma 104 lata i zajmuje się pszczelarstwem od dziecka. Mówi, że dzięki pszczołom nauczył się pracowitości, cierpliwości i porządku. W pasiece pana Edmunda początkowo były tylko 3 pszczele rodziny. Jednak co roku przybywało kolejnych uli i wiedzy o tym, jak zajmować się pszczołami. Z pszczołami trzeba się ostrożnie obchodzić. Jak nerwowo albo coś, to pszczoły się też się denerwują i atakują. Tak. A jak się spokojnie i tego, to można pracować przy pszczołach. Zresztą pszczoły, tak się mówi, że pszczoły znają swojego pana. Pan Edmund przy pszczołach spędzał każdą wolną chwilę, dlatego też codziennie z Rzeszowa dojeżdżał do pasieki Wolchowej. Nie zrażały go niepowodzenia, a cieszyły chwile, kiedy z jednego ula zbierał nawet 30 kg miodu. Tato rocznie, to sam o tym opowiadał, że zjadał około 15 kg miodu. Tak, i ten miód go po prostu trzymał, a trzymał przy życiu i po prostu dawał mu taką kondycję. Dziś przy pasiece panu Edmundowi pomagają przyjaciele, bo żadne z dzieci nie przejęło pasji po ojcu. Wiek robi swoje, ponad 104 lata i staramy się pomóc, bo tak jak ja i sąsiad jego, więc staramy się pomagać, żeby tą jeszcze mógł. Bo jak przysłowie mówi pszczelarskie, że dopóki z ręki ramka nie wypadnie, to człowiek powinien przy pszczołach dalej być. Pan Edmund przez lata kształcił także nowych pszczelarzy, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Jak przekonuje, pszczoły potrafią nauczyć człowieka pracowitości, cierpliwości i porządku.